Łamanie języka, biesiadne przyśpiewki to właśnie kino kobiet. A, zapomnieliśmy jeszcze o filmie, bo każde spotkanie kończy się właśnie pokazem. No tak, zaczęło się od kaskaderki, ale na szczęście językowej. Zresztą jak się okazało, na sali wyłącznie zaprawione w bojach językowych uczestniczki konkursowe. Za bzdury, zbzichowane bzdury, bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad bzurą bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdur nie bzyka, bo zbzikował i ma bzika. Pasał kutek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka, ale heca. Wnuczek puknął i z churkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd lachuczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka. Trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmień trzy, trze w trzciance trzy trzmeliny, a trzy byczki znad trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki. A nie różniczką. Wrzuć wreszcie różdżkę. Wróżki i nurzaj wróży nóżki. Dżdżystym rankiem grzech żółki i piegrze, zamiast wziąć się za dżdżownicę, nażarły się na czczomiążu rzeżuchy i rzędem żygały do rozżarzonej brytwany. I co by na to? Trzeba przyznać, że szczególnie ostatnia panna lub pani wykazała się niesamowitą wprawą. Ale to jeszcze nie koniec. Okazało się, że łamać język można też grupowo. Jak zawsze na kinie kobiet był też konkurs kapeluszowy. Oczywiście wszystkie panie przygotowane na tę okoliczność. Trudno by było znaleźć tę, która nie posiada kapelusza. Lub nawet kilku, w różnych kolorach, bo wymogi ulegają z miesiąca na miesiąc ciągłym zmianom. Ktoś pyta, czy można przegryźć? Że nie samemu, ale koleżankę da radę. Zobaczysz na stronach internetowych. Obrączka! Ja dzisiaj na wszelki wypadek nie wziąłem, żebyście mnie tutaj nie ograbiły z obrączki. Dobra, kto nie ma obrączki, ten wraca na miejsce. Wszystkie mają? Tu, obrączka? Czemu mi pani środkowy palec pokazuje? Dla naszej środki Marysi też bardzo dziękujemy, brawa, bo świetnie mi pomagała dzisiaj. Większość roboty zrobiła za mnie.